Cześć, witam Was w pierwszym odcinku nowej odsłony kanału IoT. Wracamy do podstaw, czyli sterowania inteligentnym domem, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moim zdaniem jedne z najlepszych końcówek bezprzewodowych, jakie możemy dodać do naszej instalacji, czyli polskiego Bleboxa oraz prosty sposób integracji tych sterowników z Domotic czy Home Assistant. Zanim to jednak zrobię, zerknijcie na produkty sponsora dzisiejszego odcinka, czyli firmy Kontakt Simon, która to produkuje serię włączników Simon 54 Go ze zintegrowanymi sterownikami Blebox. Na ten moment mamy do wyboru włącznik pojedynczy, włącznik podwójny, sterownik Rolet, no i czteroprzyciskowy sterownik ogólny, ogólnego zastosowania, do wybrania na przykład scen. No i ten sterownik dostępny jest również w wersji bateryjnej. Dzięki temu możemy umieścić go w praktycznie dowolnym miejscu, nawet takim, do którego w ogóle nie doprowadziliśmy żadnych przewodów. Najważniejszą cechą tych produktów jest niewątpliwie aspekt wizualny. Wszystkie moduły Simon 54 Go pasują do ramek systemu elektroinstalacyjnego z serii Simon 54 Nature oraz Simon 54 Premium. Dlatego wybierając osprzęt firmy Kontakt Simon, możemy do standardowych gniazdek czy włączników dokładać poszczególne elementy smart i będzie to wyglądało po prostu dobrze. Jak wiecie, nie jestem zwolennikiem bezprzewodowych systemów inteligentnego domu, bo cała masa z nich to po prostu zwykłe gadżety, które na dłuższą metę mogą być bardziej irytujące niż faktycznie usprawniać funkcjonowanie naszego domu. Dlatego, jeśli tylko macie taką możliwość, prowadźcie kable. Prowadźcie dużo kabli. Jednak rozumiem, że jest to luksus, na który mogą sobie pozwolić albo osoby, które dopiero zaczynają budować swój dom, czy tam są w trakcie, albo osoby, które prowadzą instalacje w mieszkaniu z rynku pierwotnego, albo osoby, które są na etapie przeprowadzania generalnego remontu domu, czy też mieszkania. Właśnie dlatego mamy od pewnego czasu wręcz wysyp wszelakich rozwiązań na Wi-Fi, Zigbee czy Z-Wave, które mają rozwiązywać problem braku poprowadzonych przewodów. Nie będę teraz porównywał zastosowanych w tych urządzeniach technologii, za to skupimy się na modułach Blebox, które działają w standardzie Wi-Fi, a właściwie to według producenta mikro Wi-Fi, bo tak osoby odpowiedzialne za, przypuszczam, marketing w Blebox nazwały zastosowane u siebie rozwiązanie. Jest ono po pierwsze zgodne ze standardem 802.11g, czyli praktycznie wszystkimi access pointami na 2,4 GHz dostępnymi obecnie w sprzedaży, a po drugie jest rozwiązaniem ultra low power, dzięki czemu sprawdza się w zastosowaniach bateryjnych, takich jak na przykład piloty. Oczywiście nie zostało tutaj wynalezione żadne nowe Wi-Fi, po prostu mikrokontrolery, które znajdują się w urządzeniach, czyli jakieś warianty ESP, zostały zaprogramowane tak, żeby zachowywały się w sposób jak najmniej prądożerny. Dzięki temu, jak deklaruje producent, możemy używać na przykład takiego zdalnego przycisku nawet do 2 lat, zanim konieczna będzie wymiana baterii. Czyli konkludując, mamy urządzenia, które do pracy nie wymagają jakiegoś dodatkowego elementu czy bramki, jak jest to w przypadku rozwiązań na Z-Wave czy Zigbee, i współpracują właściwie już z tym, co prawdopodobnie większość z nas ma i tak w swoich domach, czyli access pointem lub routerem Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Do tego posiadają zarówno swoją własną apkę do obsługi, jak i możliwość integracji z Domoticem czy Home Assistantem, czy też asystentami głosowymi Google i Alexa. Co więcej, jest to produkt polski, co zwłaszcza w obecnych czasach nie jest bez znaczenia. Do tego dochodzi solidna budowa i fakt, że po wielu miesiącach doświadczeń nie bałbym się umieszczać produktów Blebox na przykład w puszkach instalacyjnych, czego absolutnie nie mogę powiedzieć o większości innych firm, zwłaszcza tych z zagranicy, które oferują na naszym rynku podobne funkcjonalnie rozwiązania. No dobra, widzę, że zaczęło to brzmieć trochę jak jakaś laurka, którą wystawiam w firmie Blebox, a miałem tylko pokazać samą integrację, ale w sumie jedynie opisałem cechy tych produktów tak, żeby zrozumiały je osoby, które nie mają za dużego pojęcia o samej tematyce inteligentnych domów. Oczywiście są też wady. Chociażby brak obecnie rozwiązań dla częstotliwości 5 GHz i tu jest to dosyć poważna
wada, bo musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy korzystać właśnie z tej częstotliwości z tego względu, żeby albo szybko poruszać się bezprzewodowo w sieci lokalnej, albo korzystać z szybkiego światłowodowego internetu, no to najlepiej, żebyśmy zaopatrzyli się w router czy też access pointa 5 GHz i to najlepiej w standardzie Wi-Fi 6. No i jeśli chcemy naraz korzystać z Blueboxa, no to albo musimy mieć kolejny access point tylko do tych rozwiązań, albo musimy zaopatrzyć się w router czy access pointa Dual Radio, który dysponuje zarówno radiem 2,4 GHz, jak i 5 GHz. A na koniec jeszcze musimy pamiętać, że jeśli ten sprzęt będziemy wymieniać za rok, 2, 3, 5, to również będziemy musieli zaopatrzyć się właśnie w Dual Radio lub też kolejny access point tylko po to, żeby utrzymać te nasze urządzenia Blebox. Kolejną wadą jest niedobór pewnych urządzeń, takich jak na przykład fizyczny termostat pokojowy, czy też na przykład głowica grzejnikowa, które na pewno sprawiłyby, że cały system byłby bardziej kompletny. Do tego dochodzi jeszcze to, że wszystkie moduły są absolutnie konkretnego przeznaczenia. Czyli nie możemy na przykład kupić modułu przekaźnikowego i dopiąć do niego na przykład sam czujnik temperatury czy dodatkowy przycisk. Jeśli oczywiście z góry nie zaplanował tego producent. Po prostu nawet jeśli mikrokontroler zastosowany w takim module posiada wolne wejście-wyjście, całość jest zalana jakiegoś rodzaju żywicą i nie mamy ani fizycznej, ani programowej możliwości wprowadzenia tutaj jakichkolwiek zmian. Tu od razu mała ciekawostka, bo produkty Blebox zrobione przy współpracy właśnie z Contact Simon są rozbieralne. Generalnie trochę się trzeba nagimnastykować, ale da się całość rozebrać bez jakichkolwiek uszkodzeń. Jak widzicie, mamy tutaj bezpośredni dostęp do mikrokontrolera, jakim jest w tym wypadku ESP8266. Dokładnie jest to moduł Espressif Vroom 02D. Więc jest tu trochę inaczej. Możemy taką płytkę, że tak się wyrażę, zhakować. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli wprowadzić jakiekolwiek zmiany, to nie zobaczymy ich w natywnej aplikacji Blebox, po prostu trzeba będzie wtedy zaprogramować ESP albo samodzielnie, albo korzystając z nakładek typu ESP Easy, Tasmota czy też ESP Home, ale to już myślę temat dla bardziej zaawansowanych, a osoby, którym wystarcza natywna funkcjonalność, muszą korzystać z dostępnych modułów. Jednak sama ilość elementów jest i tak imponująca, a ekosystem jest cały czas rozwijany, co widać chociażby po współpracy ze sponsorem dzisiejszego odcinka. Parowanie odbywa się bezproblemowo, wystarczy założyć konto w aplikacji Blebox i postępować zgodnie z instrukcją dla danego modułu. Także może samo parowanie sobie odpuścimy, a integrację pokażę Wam w tym momencie, zaczynając od Domoticza. Klikamy w zakładkę Konfiguracja i wybieramy Sprzęt. Z listy rozwijanej wybieramy Blebox Devices, stawiamy dowolną nazwę i klikamy Dodaj. Następnie klikamy Konfiguracja i uzupełniamy o adresację naszej sieci lub jeśli na przykład używamy VLANów, to wpisujemy tutaj adresację w VLANie, do którego podłączone będą urządzenia Blebox. Następnie klikamy Auto Searching i po chwili zobaczymy wykryte moduły Blebox tabeli poniżej. Nazywamy je odpowiednio i klikamy Dodaj. Widzę, że tu jest bug w Domoticzu i dodane urządzenia nam się dublują. Nie ma się tym co przejmować, zdublowane urządzenia za moment usuniemy. Klikamy teraz Konfiguracja i wybieramy Urządzenia i dodajemy moduły. Zdublowane po prostu usuwamy. Teraz możemy przejść do przełączników i już możemy sterować dodanymi modułami Blebox z poziomu Domoticza. Akurat w przypadku modułu V-Lightbox możemy sterować samą kolorystyką RGB, jak i jasnością. A jak wygląda sytuacja w Home Assistant? Wchodzimy do panelu, klikamy Konfiguracja, a następnie wybieramy Urządzenia oraz Usługi, klikamy Dodaj integrację. No i teraz, żeby nie trzeba było przewijać, wpisujemy Blebox, a właściwie Ble. Zaznaczamy integrację Blebox i teraz w Domoticzu mieliśmy wyszukiwanie, a tu musimy podać konkretne IP urządzenia, czyli wniosek jest prosty. Domotic jest lepszy niż Home Assistant. No i jak już to sobie wyjaśniliśmy, wpisujemy adres IP modułu Blebox, pozostawiamy bez zmian, czyli 80 i klikamy zatwierdź. Przypisujemy urządzenie do konkretnego obszaru, w moim wypadku będzie to pracownia i klikamy zakończ.
Jak widzicie, urządzenie jest dostępne, teraz możemy sobie go odpowiednio nazwać, a następnie klikamy aktualizuj. Teraz możemy je dodać do naszego interfejsu użytkownika, no chyba że jedziecie na automacie i wszystkie nowe encje dodawane są od razu na wasz pulpit. Ja tak nie mam, więc robię to ręcznie. Wybieramy pulpit i zakładkę, po czym klikamy dalej. Następnie wybieramy dodaj do interfejsu. Po kliknięciu w ikonkę lub nazwę pojawia nam się karta z wyborem koloru i jasności. No i możemy już sobie tymi parametrami dowolnie manipulować. Dobra, wszystko jest myślę jasne i przejrzyste. Tak samo jak jasne i przejrzyste przez was powinno być subskrybowanie kanału IoT. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, to kliknijcie subskrybuj, a następnie dzwonek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Jak widzicie jednak wróciłem, bo się za wami stęskniłem. Taki rym z Częstochowy prosto. Kolejne odcinki z tego typu tutorialami będą już raczej robione osobno dla Domoticza i osobno dla Home Assistanta. Chociażby dlatego, abyście nie musieli oglądać rzeczy, które was bezpośrednio nie interesują. Na koniec mam dla was jeszcze taką zagadkę z modułem RGB, który był dodawany zarówno do Domoticza, jak i Home Assistanta. A właściwie to z dowolnym modułem RGB, bo chodzi mi tutaj o samą część w systemie inteligentnego domu. A pytanie jest takie. W jaki sposób skonfigurować włącznik, żeby wybierał pożądany przez nas kolor jednym kliknięciem, czyli bez wchodzenia w zakładkę sterowania samego modułu oświetlenia i wybierania koloru z tego koła czy plastra miodu, w zależności od tego, czy jesteśmy w Domotic czy Home Assistant. Napiszcie w komentarzu, jaka jest odpowiedź, a w kolejnym odcinku pokażę te najciekawsze i najszybsze odpowiedzi, bo rozwiązań jest kilka, czyli nie ma tak naprawdę jednej właściwej odpowiedzi. Przypomnę jeszcze, że sponsorem odcinka była firma Kontakt Simon, produkująca włączniki Simon 54 Go ze zintegrowanymi modułami Blebox. Ja już się z wami żegnam, a link do innego odcinka zobaczcie jak zwykle po lewej stronie.